Cześć. Parę dni temu, z nocy, z piątku na sobotę, udało mi się skończyć DLC do Elden Ringa. No mam z tym DLC bardzo mieszane uczucia. No jest bardzo dużo rzeczy, które mi się podobają w tym DLC, ale jest też bardzo dużo rzeczy, które uważam za całkowicie nietrafione rozwiązania. No właściwie od momentu zabicia ostatniego bossa wpadłem w taki wewnętrzny dysonans, że właściwie sam nie wiem, co sądzę o tym DLC-ku tak naprawdę. Więc pomyślałem, że nagram kilka filmów na temat tych rzeczy związanych z tym DLC-kiem, no i też w ramach kontynuacji tych poprzednich filmów o Elden Ringu, gdzie wyrażałem swoje obawy dotyczące tego, czym ten DLC-k będzie. I może po tych filmach jakoś wewnętrznie sobie uświadomię, co tak naprawdę myślę o tym DLC-ku i wyciągnę jakiś wniosek. No i tak, w tytule tego filmu zacznę od końca, czyli od nowego systemu levelowania, który został dodany w tym DLC-ku. Czyli kolejnego eksperymentu w grach From Software. I od razu ostrzegam, że w tym filmie już będą spoilery, nie chcę mi się już ograniczać. Minęło już trochę czasu, pewnie i tak wszyscy już wszystko widzieli. No jak rzeczywiście działa ten system? Zgodnie z tym, co było zapowiedziane, przy wejściu do DLC odkrywamy, że możemy w nim zbierać takie fragmenty, Skadu Tree Fragments, które potem używamy przy ognisku, tak, używaliśmy Golden Seedów i Sakreterów dla naszej flaszki. I po użyciu tych fragmentów dostajemy statyczny upgrade naszej postaci w tym DLC-ku. Wtedy zaczynają się świecić na żółto statystyki w naszym statsheet'cie i dostajemy za zbieranie tych fragmentów jakieś bonusy. Jest 20 poziomów tego ulepszenia i total do zebrania 52 fragmenty. Głównym sposobem zdobywania tych fragmentów jest eksploracja. Ulepszanie działa na zasadzie, że początkowe ulepszenia kosztują po 2 fragmenty do poziomu 9 i kolejne 10 czy tam 11 upgrade'ów do 20 poziomu kosztujesz po 3 fragmenty. Miałem już trochę czasu i udało mi się ustalić, a raczej znaleźć, jak dokładnie działa ten upgrade. Macie tutaj spreadsheet, na którym widać, w jaki sposób działa to ulepszenie. Te ulepszenia dają pasywny bonus do obrażeń i do naszej obrony, dokładnie naszych odporności, które nazywają się negation w Elden Ringu i ogólnie w grach w From Software. Jak widać, każdy poziom daje dokładnie taką samą ilość dwóch statystyk. Atak ratingu naszej broni, każdy poziom daje go 5%, aż do 20, gdzie na końcu dostajemy 100% bonusu i efektywnego życia, które też rośnie co 5%. Jest to system wyraźnie inspirowany systemem Prior Bedów z Sekiro, tym że Prior Bedy w Sekiro zarządzały tylko defensywnymi statystykami naszej postaci. Każde 4 Prior Bedy dawały nam 25% bazowego życia i postury. W Eldenie, jak widać, połączono w tych skadutych fragmentach i Prior Bedy, i Remembrance, które rozwiększają nasze obrażenia w Sekiro. I pomimo tego, że zainspirowali się oni Sekiro, w którym ten system działał moim zdaniem dosyć dobrze, to uważam, że w Eldenie ten eksperyment zupełnie nie wypalił i ten system jest bardzo źle skonstruowany w wielu aspektach, powoduje bardzo złe efekty ogólnie dla tej gry. No ale o co mi właściwie chodzi? Po pierwsze, moim zdaniem te skanuty i fragmenty całkowicie zabijają replayability tego DLC. Ja po prostu sobie nie wyobrażam zbierania tego wszystkiego jeszcze raz. Zwłaszcza, że te skanuty i fragmenty są rozmieszczone w zupełnie inny sposób niż były rozmieszczone w Sekiro. W Sekiro na 40 prior bedów, 26 z nich jest za walkę z mini bossami. Co powoduje, że nawet gdy gramy znowu w Sekiro ponownie, no to dostajemy je za gameplay w systemie walki tej gry. A z kolei te, które są już ukryte w lokacjach, wymagają jakiegoś trochę pomyślenia, że znaleźć te fragmenty i nie są w takich oczywistych lokacjach. W Eldenie niestety te fragmenty są rozmieszczone właściwie w większości w open worldzie i poukrywane, ciężko jest nawet powiedzieć, że poukrywane w dungeonach. Porażająca większość tych fragmentów leci z jakichś oczywistych miejsc odkrywanych na mapie, typu jakieś kościoły, jakieś zombie trzymające poty nad głową, albo przy tych ołtarzach Miqueli z tym takim wystającym żółtym szpikulcem. Zbieranie tego jest dla mnie ekstremalnie nudne. Jest bardzo mało momentów, gdzie ten fragment leci naprawdę za to, że się zabije jakiegoś bossa albo minibossa. Są oczywiście takie miejsca, gdzie musimy zajść na te hipopotamy, albo ten Commander Gaius, który broni ołtarza z 5 fragmentami, ale większość z nich jest rewardem za eksplorowanie, które przez to, jak ten świat jest skonstruowany, no nie da się ukryć, nie jest to zbyt ciekawe. Tego nie widać teraz pierwszy raz, bo wszyscy odkrywają tę mapę na nowo i są zachwyceni tą designem świata, jeżeli ktoś jest tym zachwycony, ja nie należę do tych ludzi, albo po prostu takim uczuciem odkrycia czegoś nowego. Ale gdy będzie się przechodziło do DLC drugi raz, to tak samo jak Sekiro. Sekiro to jest niesamowita gra, ale ona nie ma jakiegoś dobrego replayability, a w Sekiro i tak te prior bedy są lepiej dużo rozmieszczone tego DLC-ka. Przejście ponowne tego DLC-ka będzie wymagało przejechania całej tej mapy jeszcze raz i zebrania tego znowu. I teraz powiecie mi, dlaczego musisz to zbierać? Przecież to tylko jakiś dodatkowy system. Właśnie, że to nie jest tylko dodatkowy system. To jest kolejna rzecz. Jak to jest zbalansowane? Gdy były te ogłoszenia tego, że ten system powstanie, tam były takie wywiady z Miyazakim, w których on mówił, że ten system jest zrobiony po to, żeby te buildy, które są już gotowe z bazowej gry, które są jakoś mocno wylelowane, nie czuły się jakoś tak bardzo mocno, ale też żeby te słabsze buildy, przynajmniej to było implikowane w tych wywiadach, mogły wejść do tego DLC-ka bez potrzeby levelowania do jakichś wysokich poziomów. I sugerowali, że wejście do tego DLC-ka jest na poziomie 150. Ja nie wiem, co się stało z tymi obietnicami,
Ale ten system dla mnie, on działa po prostu w sposób absurdalny w połączeniu z tym, jak działa bazowa mechanika RPG tej gry. Ja już mówiłem w poprzednich filmach, ja się obawiałem, że RPGowość jakby zostanie wyzbyta przez ten system, ale to, co się tutaj stało, to dla mnie to już zakrawa trochę na paranoję, jak mocny jest ten buff. Jest tutaj oczywiście aspekt ofensywny. Ja jak usłyszałem ten systemie, to myślałem, że będzie to działało na jakiejś takiej asymptocie zwiększenia mocy, czyli że jeżeli gra, powiedzmy, wykryje, że nasza postać już bardzo mocna, bo ma jakiś tam wysoki level, to ten bonus będzie dla nas mniejszy, a jeżeli gra wykryje, że nasza postać ma mniejszy level albo po prostu mniejsze obrażenia, to będzie wtedy większy, żeby tak trochę to wyrównać, żeby to DLC było zbalansowane. Ten system to jest po prostu liniowe wzmocnienie naszej postaci. Zebranie tych blessingów do 10 poziomu daje nam 1,5 więcej damage'u. Zebranie ich do 20 duplikuje nasz damage w porównaniu do bazowej wersji gry. Ja ukończyłem to DLC na poziomie 17 i mój damage na Guardian Sword Spearze, która jest bardzo mocno skalująca się bronią z dexem, zwiększył się z 800 do prawie 1500 już. A no, eksplorowałem mapę dosyć skrupulatnie, no zebrałem 17 tych fragmentów, nie zebrałem wszystkich, ale to i tak ekstremalnie wzmocniło moją postać. No i powiecie mi, no ale nie musiałeś przecież tego zbierać. No nie musiałem, ale te DLC jest tak zbalansowane, że to aż bije po nas, jak oni wymagają od nas, żeśmy zbierali te fragmenty. Ja widzę teraz na Twitch streamach, jak ludzie progresują, te niektóre bossy zajmują im one po 250, czasami nawet 500 podejść, żeby zabić takiego bossa, na przykład Renale. Bo ja mam wrażenie, że ludzie założyli, że ten system to jest jakiś taki dodatek. Ten system to jest druga kluczowa oś progresji naszej postaci, on jest wymagany dlatego, żeby go zebrać, w jakikolwiek sensowny sposób grać te bossy. Oczywiście mówię tutaj o zwykłym przejściu gry, nie robieniu sobie challenge'a typu SL1, albo próbowaniu robienia sobie challenge'a przez poprosowanie tego, bo to da się zrobić, ale balans zwykłej rozgrywki jest ekstremalnie naruszony w tym DLC. Różnica obrażeń między kimś, kto ma w miarę dobry build i nie zebrał tych fragmentów, a kimś, kto ma w miarę dobry build i zebrał te fragmenty, a kimś, kto ma bardzo dobry build i zebrał te fragmenty, jest kosmiczna w tym DLC. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby w bazowej jakby progresji postaci w tych grach była aż taka dysproporcja damage'u. Ja rozumiem to, że ktoś powie, no to jest twój skill issue, że nie zebrałeś tych fragmentów, taka ta gra po prostu jest. No ja, moim zdaniem, to jest moja personalna opinia, nie podoba mi się to, w jaki to jest sposób zrobione. To, że moc bossów skaluje się z eksploracją świata, a nie z mechaniką RPGowej walki, na której bazują te gry. To jest może moja elitarna opinia jakiegoś fana Soulsów, ale ja uważam, że te gry powinny być skill-based, a nie number-based, tak jak Path of Exile na przykład, co zresztą nawiązywałem w tym jednym takim poprzednim filmie o Path of Exile i Soulsach. W każdym razie, ja chciałbym, żeby te gry pozostały grami akcji bazowane na twoim skillu, a nie tak ekstremalnie skalującymi się z tymi statystykami. A to jest ogromnie duży krok w kierunku gry bazującej na liczbach. Ja Renale robiłem na 5 poziomie Blessingu i ja widzę, że autentycznie robię 60-70% więcej obrażeń temu bossowi niż reszta ludzi. To samo było z Mesmerem. No ja grałem w to DLC w taki sposób, że nie skupiałem się jakoś strasznie mocno na eksploracji, tylko po prostu eksplorowałem te obszary mapy, które uważałem, że jakby pasują do tego, żeby je zeksplorować przed kolejnym bossem. Na Mesmera wszedłem z Blessingiem 10. I z Blessingiem 10 ten boss wydawał mi się, no okej, zbalansowany. Nie wydawało mi się, że bił jakoś mocno, ale też jakoś bardzo mało. Ale ja teraz widzę, jak ludzie robią go czasami z Blessingiem 4 albo 5 i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może ja mam rzeczywiście jakiś mocniejszy build, czy tam 160 level z bazowej wersji gry, ale oni autentycznie robią 2 razy mniej obrażeń ode mnie. A ja nawet nie buchowałem się jakoś drastycznie tak speedrunnerzy, tymi Golden Wołami i Flame Grand Strengthem, czy tam jakimiś fizykami. Po prostu grałem tak dosyć sensownie zbalansowaną, wydawało mi się, postacią. Ja absolutnie nie wiem, jaki jest zamysł twórców tej gry, żeby w którym momencie robić te bossy. Czyli mamy najpierw zeksplorować tę mapę, zebrać te fragmenty i wtedy robić te bossy? Czy te bossy mają jakieś brakety, w których powinny być robione, żeby były uznane za sensowne według twórców tej gry? No z tego systemu wprost wynika to, moim zdaniem, jak ludzie uważają, że to DLC jest ciężkie. To nie jest jakiś pobocny system. To jest kluczowa oś progresji postaci, mocą tak samo ważna jak główna oś RPGowa tej gry. I tak samo problematyczne jest to, że jeżeli za dużo tego zbierzemy, to niektóre bossy po prostu można zaklikać. Przykładem tutaj jest ta Metyr. To jest dosyć ukryty boss, no ja zrobiłem ją gdzieś tak już pod koniec, gdzie miałem Blessinga, no tak z 16 już. No po prostu im rozjechałem. I kwestia damage'u to jest jedno, ale jeszcze bardziej drażniąca mi kwestia to jest to, jak działają te rezisty, które dają nam ten Blessing. I tu może taki krótki wykład, jak działają w ogóle te rezisty w Eldenie, bo wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi tego nie rozumie. Przygotowałem taki spreadsheet, żeby pokazać wam, jak działają te rezisty. Nie będę tutaj wchodził w to, jak działa plat redukcji obrażeń, bo tam kalkulacja, która wiąże się też z NG Plusem, jest... Nawet ja jej nie do końca rozumiem. Po prostu warto uznać, że to jest jakaś bazowa redukcja płaska, ta, którą mamy w statsheetie. I obok niej jest ta procentowa redukcja. I ta redukcja działa na zasadzie multiplikacji. Kto gra w Path of Exile, to pewnie zdaje sobie sprawę z tego, jak działają te mechanizmy. Path of Exile jest
diametralna różnica pomiędzy tym, czy mechanika ma zwiększenie obrażeń, czyli increase damage, i więcej obrażeń, czyli more damage. To jest różnica pomiędzy dodawaniem się procentów, a ich multiplikacją. Przykładowo 1,2 razy 1,2 to jest 1,44, który jest większy o 4%, gdybyśmy po prostu dodali do siebie te dwie wartości z instancji dwóch increase damage. I w Eldenie jest to samo, tylko to działa w sposób negatywny dla nas. Bo w Eldenie multiplayer działa w taki sposób, że on jakby obniża nasze przyjmowane obrażenia i to z kolei działa odwrotnie. Jeżeli pomnożymy 0,8 razy 0,8, to dostaniemy 0,64, a jeżeli po prostu byśmy odjęli od 1 0,4, czyli byśmy dodawali te wartości, to mielibyśmy mniej przyjętych obrażeń niż przy multiplikacji. I raz, że to działa multiplikatywnie, to stat sheet pokazuje to w bardzo dziwny sposób. Generalnie jest coś takiego, że jeżeli mamy na przykład daną część zbroi, na przykład mam tutaj chest Crucible setu, który w sheetie ma 17,5 negacji, to jeżeli założymy tylko tę zbroję, to przyjmując 1000 obrażeń, ta negacja spowoduje, że te 1000 obrażeń zmniejszy się do 825. Czyli że rzeczywiście ta negacja wyniesie 17,5%. Ale jeżeli dodamy już kolejną rzecz, czyli na przykład Dragon Krystalizma najmocniejszy, który dostaje się z Halikt, który redukuje przyjmowane fizyczne obrażenie 20%, to nie będzie to działało na takiej zasadzie, że dodadzą się te procenty, tylko następuje właśnie ta multiplikacja. Wartość przyjętych obrażeń jest liczona na bazie wszystkich innych źródeł negacji. Czyli że bierzemy tę wartość, która została wcześniej zmultiplikowana i mnożymy ją formułą 1 minus ta wartość negacji, którą dodaliśmy daną częścią ekwipunku, i wtedy dostajemy te rzeczywiste obrażenia, które przyjęliśmy. I na podstawie tych rzeczywistych obrażeń jest liczony ten procent negacji, który jest widoczny w stat sheetie. Więc w stat sheetie jest jakby już widoczny efekt, a na zbroi widać zawsze to, ile procentowo zwiększymy naszą mitygację, a nie ile rzeczywiście procent zmniejszy się ta instancja obrażeń, którą przyjmujemy. Więc to jest jakby taki krok do przodu, który widzimy w statystykach. I efektem tego jest to, że im więcej źródeł negacji mamy, to tym słabsze każdy z tych źródeł się potem staje. No w bazowej wersji gry, gdy założyliśmy naprawdę tankerski set i najmocniejszy defensywny talizman, mogliśmy osiągnąć tak powiedzmy 50% negacji, bez buchowania się. I teraz wchodzi to DLC. To DLC każdym levelem dodaje efektywne życie. Czyli że każdy kolejny poziom tego blessingu dodaje nam mniej negacji, ale efektywne życie i tak nam rośnie po 5%. Czyli to tak jak tutaj widać w tych wartościach, przy poziomie 10 do 12 negacja rośnie już prawie że mniej niż 2%. Ale nawet z tym skalowaniem, że to kończy się na 50%, to jest 50% negacji, czyli tyle, ile daje najcięższa zbroja w grze. I nawet z tym, że mając tą bazową negację, którą dostajemy z DLC-ka, potem cała inna negacja naszych zbroi się robi słabsza, jak tutaj widać, że gdy do tej negacji z DLC-ka na mojej postaci z poziomem 17, która ma 46% negacji z samego blessingu, założę wtedy sam chest, to jego rzeczywista negacja z 17,5% się wzrośnie tylko 9, to mitygacja i tak jest o 17,5%, to sumarycznie usumując te rzeczy, dochodzi się do momentu, gdzie mam negację 71% i pod to jest zbalansowane to DLC. Tutaj nie jest różnica jak w DS1, gdzie ktoś w jakiejś zbroi chodził, a potem chodził w Havelu i tankował mechaniki bossów. Tutaj jest różnica, jakby ktoś założył dwa Havel sety. To jest kosmiczne skalowanie redukcji obrażeń. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie było w Soulsach. I powtarzam, pod to są balansowane te bossy. Tak samo jak z damage'em, tak samo z defensywą. Najwyraźniej to widać na Radanie. Na tym ostatnim bossie, tam jest tak absurdalna ilość obrażeń czasami, że początkowo robiąc tego bossa, to się takiego szoku dostawało, że co tu jest? To jest jakiś boss jak z moda jakiegoś. Przecież on w drugiej fazie, jak się nie dodżuje tego, to on praktycznie one-shotuje. I dopiero potem zrozumiałem to, że żeby dochodzić do tej drugiej fazy i rzeczywiście nauczyć się progresji tego bossa i poznać jego moveset, trzeba było zainwestować w statystyki defensywne. I to widać w ludziach, którzy zabijają tego bossa. Zrobienie jego jest hitless jest możliwe, ale dojście do tej fazy, jakby progresja, wymaga tego, żeby przeżyć i przyjąć parę tych hitów. A on ma tak kosmiczny damage, że to jest mocno utrudnione. I to się odnosi całego tego DLC-ka. Przez to, że ludzie nie mają tego blessingu wymaksowanego, albo chociaż podniesionego wystarczająco wysoko, wszystkim się wydaje, że ten DLC-ek jest kosmicznie trudny, bo te bossy tak mocno biją. A one są balansowane po to, że się ma ten blessing. Ten blessing defensywnie jest jak nałożenie ciężkiego armor setu na swoją postać. To już nie jest kosmetyka, czy tam fashion souls. Eldenie od DLC-ka autentycznie zrobił się hack and slashowy system defensywy, gdzie musimy myśleć nad redukcją obrażeń naszej postaci. Chyba, że jesteśmy hitless runnerami, już umiemy ograć wszystkie te bossy. Ale jak się pierwszy raz robi progresję tych bossów, to bardzo mocno wpływa na naszą postać i nasz typ gameplayu. Ten blessing tak mocno wzmacnia jakby ilość efektywnego leczenia naszej flaski. Przecież mając ten blessing na 15 poziomie, technicznie rzecz biorąc nasza flaska leczy dwa razy mocniej, bo dostajemy prawie dwa razy mniej obrażeń. I to widać, jak szybciej można się nauczyć bossa, jak po prostu przeżywamy te rzeczy. I to właśnie widać na Radanie. Jak ktoś zabija tego bossa, tak żeby bezpiecznie go zabić i się go nauczyć, używa ciężkich setów z defensywnymi talizmanami. I to widać na tej drugiej fazie, jak on dużo mniej bije, gdy się już jest w tym
tym brakecie, gdzie się ma ten blessing na odpowiednim poziomie i się założy ciężki set. Wtedy wchodzi się już jakieś 66-70% redukcji obrażeń w jakimś Path of Exile, gdzie mamy resisty wykapowane. Ta różnica pomiędzy 66-70% jest ogromna przez to, jak się już zeskalowała ta ogólna redukcja obrażeń. To nie jest różnica, gdzie coś nabije nas 1000 i w bazowej wersji Eldena mieliśmy założoną zbroję, że nas biło o 200 mniej. No w Eldenie był ten mem, że trzeba mieć 40 wigoru minimum, że nas nic nie one-shotowało. W Eldelceku już jest autentycznie normalna mechanika hack and slashowa, gdzie musimy myśleć nad defensywą naszej postaci, jeżeli nie mamy tych bossów przećwiczonych. W żadnych innych soulsach nie było takiego skalowania. Moim zdaniem ten blessing jest ogromnie przesadzony z tym, jak on jest mocny. Bo naprawdę, bazowa wersja rozwoju postaci jest ważna, żeby dała nam te bazowe statystyki. Ale ten blessing, to, że on jest liniowy, moim zdaniem to jest tragiczne rozwiązanie. Ludzie są kompletnie nauczeni tego, że w soulsach mogą być tak zrobione mechaniki rozwoju postaci i tak niezbalansowane te bossy. To stąd właśnie to DLC jest uznawane przez wszystkich za tak ekstremalnie ciężkie. Gdy ludzie zdadzą sobie sprawę, jak ten blessing działa i że to trzeba naprawdę zebrać, moim zdaniem diametralnie zmieni się opinia o tym DLC. Właściwie zastanówmy się, po jaką cholerę jest ten blessing? Ja wam odpowiem. Jest po to, żeby były jakieś znajdźki w otwartym świecie, żeby gracz miał jakąś incentywę do tego, żeby eksplorować świat. Po to jest dodany ten system. Stworzyli gigantyczny open worldowy świat, w którym przez 90% czasu nic się nie dzieje, bo jest tak pusto wypchany, albo ma jakieś zrehaszowane bossy z podstawki i napakowali do niego po to, żeby zmusić nas do eksploracji, gdy jeszcze nie mieliśmy gotowej mapy z tymi seedami, gdzie je wszystkie zebrać. Po to, że mamy ciągle nadzieję, że znajdziemy kolejny ten seed, żeby wzmocnić naszą postać. Ale czy jest jakiś gameplayowy sens tego, że ten system istnieje? Moim zdaniem nie ma większego sensu. Te DLC byłoby lepsze, gdyby w ogóle tego systemu nie było i zrobiliby sensowny balans bossów pod jakąś zwykłą progresję postaci, aby w ogóle zeskalowali te bossy jakoś pod po prostu 150 level w Eldenie bazowy. Po co jest ten system? Ten system sprawdził taki dysbalans mocy tych bossów. No ja po prostu widzę, jak ludzie grają na streamach tymi bolidami swoimi, no to tu jest różnica naprawdę jak w Path of Exile. Ktoś leci buildem zoptymalizowanym przez kogoś z neta wziętym, a ktoś robi własny build samemu tworząc sobie postać. Różnice damage'u są horrendalne. Moim zdaniem to jest kompletnie niepotrzebne. Dlaczego w ogóle jest coś takiego, że negacja obrażeń jest dodawana przez te buffy? Po co to jest? Jedyne co to wprowadza, jakiś ogromny chaos w balansie tych bossów. I potem jest zdziwienie, że wszyscy mówią, że ten DLC jest tak ogromnie ciężki. To tak jest zbalansowany przez ten system. Tak samo nie rozumiem, dlaczego nie mogli po prostu zostawić tego zwiększenia obrażeń do tych remembrance'ów. Dokładnie tak samo, jak jest w Sekiro. Oni naprawdę, ja mam wrażenie, że oni wpadli w pułapkę swojego własnego otwartego świata i pomyśleli, że musieli go czymś wypchać. Więc wymyślili te fragmenty z Sekiro, że była rzeczywiście jakaś wymówka na tego, żeby zmusić gracza do eksploracji. Co swoją drogą moim zdaniem i tak nie wystarczyło, bo prawdę mówiąc całe to DLC świeci pustkami. Albo jest wypchane jakimiś upgrade materiałami, które i tak wszyscy mają, bo żeby wejść do tego DLC-ka trzeba zabić moga. Albo jest wypchane crafting materiałami, które no nie są one jakoś szczególnie użyteczne w tej grze, nie oszukujmy się. Albo są właśnie wypchane jakimiś zrehaszowanymi bossami z podstawki albo lekko zmienionymi. Albo znowu mają takie trochę generyczne te lokacje, no. No dali jakieś te takie rozwalone miasta, są trzy gaole, trzy katakumby, trzy jaskinie z crafting matsami. No sam design świata na pewno jest imponujący, gdy się go widzi pierwszy raz, jak to jest skonstruowane, że właściwie wszędzie, gdzie się popatrzy, można dojść. Ja tak mówiłem na replayu tej gry, nie wiem, czy to będzie już tak dobrze działać. A zwłaszcza ten system skaduje tych fragmentów, gdy będziemy musieli to zbierać drugi raz, no... Ja wiem, że ja jestem teraz wypalony trochę Eldenem, ale ja już teraz czuję, że ponowne przejście tego DLC-ka to będzie trochę męczarnia. Kończąc ten temat, no ja jestem trochę zawiedzony tym systemem, bo uważam, że tutaj mieli naprawdę ciekawą okazję tego, żeby to jakoś bardziej ciekawie zdesignować, a nie dać takie liniowe upgrade'y, które są po prostu drugą osią progresji postaci. Myślałem, że to naprawdę będzie jakiś taki balans, który pozwoli słabszym postaciom, które weszły tego DLC-ka, jakoś się zrównać z tymi wykokszonymi pod kosmos jakimiś 400 level postaciami. A tu naprawdę wyszło coś takiego, że słabsza postać jest jeszcze bardziej słabsza w stosunku do tej mocnej, a ta mocniejsza jest po prostu dwa razy mocniejsza. Zwłaszcza to widać na Radanie, który jest tak zbalansowany kosmicznie, że to zdecydowanie jest najcięższy boss tej serii, ale on jest też liczbowo po prostu najcięższy. W każdym razie tyle na temat tych upgrade'ów. To jest temat, na który najbardziej jestem zawiedzony w tym DLC-ku właściwie. Kolejne filmy już będą trochę bardziej pozytywne, chociaż też trochę krytyki w niej będzie. Jeżeli podoba wam się film, to zostawcie lajka i zasubskrybujcie, będę wdzięczny. Następny film będzie najprawdopodobniej o Radanie. Właśnie nie jestem pewny, czy nagrać po prostu guide, jak go zabić, bo uważam, że on też byłby potrzebny, czy nagrać tylko moją opinię o tym bossie. Może jakoś połączę te dwie rzeczy w tym filmie. Jeszcze się nad tym zastanowię. Cześć.